powyżej najwyższej góry to powódź lokalna. Chciałbym to zobaczyć. Kiedy uczestniczyłem w debacie z Hugh Rossem, zapytałem: doktorze Ross, czy wierzy pan w globalną powódź w czasach Noego? A on odpowiedział: wierzę w powódź uniwersalną. Cóż, to wymijająca odpowiedź. Zapytałem: co pan ma na myśli, mówiąc powódź uniwersalną? On powiedział: powódź zatopiła mały świat Noego, zatopiła dolinę, w której mieszkał. Powiedziałem: czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie, gdyby to była tylko lokalna powódź, która zatopiła dolinę, w której mieszkał, po co Bóg miałby mówić Noemu, żeby zbudował tę potężną łódź i napełnił ją zwierzętami i mieszkał tam przez rok czasu? Dlaczego nie powiedział Noemu, żeby się po prostu przeprowadził do innego miejsca? Idea lokalnej powodzi jest niemądra przez duże N. Ludzie mówią: skoro świat został przykryty wodą, gdzie ona się później podziała? Podczas ostatnich miesięcy potopu niestabilne płyty skorupy ziemskiej zaczęły się przemieszczać, a niektóre miejsca zatonęły. Niektóre cienkie miejsca tonęły, inne podnosiły się. Woda pospiesznie wypełniała zagłębienia, powodując szybką erozję. Biblia w Psalmie 104 mówi: ustąpiły, gdyś je zgromił. Tu jest mowa o wodach. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. Wody rozpierzchły się. Podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Tymi miejscami są oceany. Góry podniosły się, woda zalała nisko położone miejsca. Gdybyśmy napełnili tę salę wodą na głębokość ponad 1 metra, jestem pewien, że pastor byłby zły, ale zróbmy to w imię eksperymentu naukowego dla dobra nauki. Napełnimy tę salę wodą na głębokość ponad 1 metra. Potem poprosimy wszystkich mężczyzn, aby podnieśli budynek z jednej strony. Oni podniosą budynek z jednej strony, cała woda przeleje się na drugi koniec budynku. To logiczne. Skoro ziemia była pokryta wodą i niektóre miejsca zaczęły tonąć, inne miejsca podnosiły się. To trochę tak jak z łóżkiem wodnym. Jak wielu z was spało na łóżku wodnym? Moja żona ma tylko 1,50 m wzrostu. Kiedy ona już mocno śpi po swojej stronie łóżka wodnego... Nie lubię łóżek wodnych. Nie mamy takiego w domu, ale kilka razy spaliśmy na takim. Czekam, aż moja żona mocno zaśnie po swojej stronie. Skradam się na paluszkach, staję na krześle, skaczę do góry tak wysoko, jak tylko mogę i ląduję po mojej stronie łóżka. Ona frunia aż do sufitu i spada na dół, a ja śpię na kanapie, bo i tak nie lubię łóżek wodnych. Z pewnością, jeśli jedno miejsce opada, inne podnosi się. W czasie potopu skorupa ziemska prawdopodobnie znacznie się wyginała. I wyginała się prawdopodobnie dalej przez kolejne kilkaset, a może nawet kilka tysięcy lat po potopie. Właściwie to uważam, że ona wciąż się trochę porusza, powodując trzęsienia ziemi. Pod powierzchnią skorupy ziemskiej wciąż może być uwięziona woda. Część wody została uwolniona, mówi o tym teoria hydropłyt. Płyty osadziły się, a pod nimi została uwięziona woda. Wciąż istnieją potężne tereny z uwięzioną wewnątrz wodą. Czy wiedzieliście, że na dnie oceanów są podwodne kanały termalne? Gorąca woda tryska z dna oceanu. Skąd ona się bierze? Czyż ona nie pochodzi z większych głębokości niż dno oceanów? Pod skorupą ziemską jest wciąż woda, która została tam uwięziona. Skorupa ziemska pod oceanem jest dość cienka, od 5 do 8 kilometrów. Kontynentalna skorupa ziemska ma około 48 kilometrów grubości. Każdy nauczyciel geografii wam to powie. Zostało to dość dobrze określone na podstawie fal sejsmicznych. Ziemia jest pęknięta. Tak to rozumiem, płyty przemieszczają się, one wciąż się trochę ruszają. Zgodnie z tą mapą, Pensacola ma zerowe szanse na trzęsienie ziemi, ale niektóre miejsca mają dużą szansę na trzęsienie ziemi. Pęknięcia zostały namierzone i one są wciąż aktywne, wciąż się przemieszczają. Ziemia jest jak wielki balon z wodą. Unosi się, wygina się do góry i w dół. Mówimy tylko o kilku milach na mającej 12 800 km ziemi. Woda wylewa się, tworząc ogromne kaniony poerozyjne. Na południe od Houston kilka lat temu była powódź w New Brownsville w Teksasie. Rzeka wylała, przerwała tamę i spowodowała niesamowitą erozję.
Kiedy polecicie na zachód i spojrzycie na niektóre struktury erozji, to jest po prostu niewiarygodne, jak wielkiej erozji doświadczyła ta planeta. Widzicie tu trzech plotkarzy, spiczaste skały sterczące z ziemi, a tu pingwiny. Albo pojedźcie zobaczyć Park Narodowy Arches w Utah, albo Bryce Canyon. Zobaczycie tam skały sterczące w górę. Powiedzą wam, że erozja tych skał zajęła miliony lat. Tak, chłopcy i dziewczęta, miliony lat erozji. Nie sądzę. A to jest mój ogród. O, tu jest moje pióro. Na tej kupie śmieci. Pewnego razu padało i pojawiły się ślady erozji. A oto miliony lat erozji na autostradzie wybudowanej kilka miesięcy temu. Czy to są miliony lat erozji? Nie, nie sądzę. Myślę, że to są moje okulary. Erozja może nastąpić bardzo szybko. Olbrzymie ślady erozji są widoczne w Washington i Idaho na skutek powodzi w Missouri. Wierzę, że istniała zapora lodu. Wierzę, że to się stało po prawdziwej powodzi w czasach Noego, może kilkaset lat później. Czapy lodowe topiły się, ale spora ilość wody została uwięziona. Nagle wydostała się, spłynęła do Portland w Oregonie. Dokonała potężnej erozji. Po drodze jest wodospad, jeden z największych na świecie. Dry Falls w stanie Washington. Ale nie płynie z niego woda, jest całkowicie suchy. Wtedy, kiedy płynęła, był prawdopodobnie większy niż wszystkie wodospady na świecie razem wzięte. Możecie dowiedzieć się więcej o Dry Falls w stanie Washington, jeśli chcecie trochę poczytać. Interesujące jest również to, że prawie wszystkie łańcuchy górskie na świecie podążają za linią brzegową. Tak jak Walt Brown wspomniał w swojej teorii, hydropłyt dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że uformowały się w tym samym czasie na skutek tego samego wydarzenia. Góry się podniosły, doliny opadły w dół. Powódź w Teksasie, kiedy wylała rzeka Guadalupe, przybyło jej 75 cm wody w ciągu jednego tygodnia. Woda przelała się przez zaporę przelewową i wyrządziła na terenie wokół miasta ogromne zniszczenia. W litej skale wapniowej wyrzeźbiła kanion o długości 1,5 kilometra, ponad 15 metrów głębokości i setek metrów szerokości. Mieszkańcy z nadrzeki Guadalupe likwidują zniszczenia po powodzi. W niektórych miejscach 20 metrów głębokości. Pamiętajcie o tym, że woda wyrzeźbiła ten kanion w litej skale. Jedna malutka powódź, 75 cm deszczu w ciągu tygodnia. Wygięte warstwy skał można także znaleźć na całym świecie. Te wygięte warstwy skał wskazują na to, że skała została wygięta, podczas gdy wciąż była miękka. Jeśli zegniecie twardą skałę, rozpadnie się na kawałki, a wzdłuż zgięć pojawią się małe linie pęknięć. Byłem w Crystal Cove State Park w Los Angeles. Widziałem powyginane skały, wszedłem wyżej, żeby zrobić zdjęcie z bliska. Im bliżej podchodziłem, tym większe dostrzegałem zamieszanie, ponieważ tam nie ma linii pęknięć. Te wszystkie tuziny warstw były wciąż miękkim mułem, kiedy zostały wygięte, a potem stwardniały. Wszystkie warstwy skalne, które widzicie na ziemi, które zostały wygięte, były kiedyś miękkie w tym samym okresie czasu. Nie pochodzą z różnych epok. Mój przyjaciel jest pilotem. Wysłał mi to zdjęcie. Powiedział, kiedy lecimy nad Wielkim Kanionem, po bokach kanionu znajdują się otwory krasowe. Woda dostaje się do tych otworów, płynie w dół, kto wie jak daleko, a potem tryska z boków do kanionu. Jeśli erozja będzie następowała dalej w taki sposób, otwory krasowe zostaną wypłukane i utworzy się kolejny boczny kanion. Po potopie w czasach Noego najpierw wyschła powierzchnia, a wnętrze wciąż było miękką, błotnistą ziemią, która powoli wysychała. Kiedy wysychała, kurczyła się, powodując powstawanie zmarszczek na powierzchni. Kiedy podnosiły się góry, tworzyły się skały metamorficzne. Wierzę, że one się tworzyły podczas potopu i po nim. Sceptycy mówią, czekaj, w jaki sposób kangury dostały się do Australii i dlaczego występują tylko tam? Wierzę, że kiedy skończył się potop, oceany były mniejsze niż dzisiaj. Dziś 70% ziemi jest pod wodą. Nie sądzę, żeby tak było zaraz po tym, gdy Noe wyszedł z Arki. Kiedy spojrzycie na tę mapę, zobaczycie, że Anglia i Irlandia były częścią Francji. Gdybyście obniżyli poziom wody tylko 80 do 120 metrów,
wszystko pomiędzy Anglią a Francją wyschłoby. Tu prawdopodobnie biegła linia plaży. Możecie ją zobaczyć z tego ujęcia satelitarnego. Jeśli